czyli słuchają. I troszeczkę w hołdzie i im, i wszystkim ludziom, którzy parają się pieśniarstwem. Także w związku z tym moje ukłony w stronę pieśniarzy siedzących tutaj na sali, ale i tych, którzy nas by teraz słuchali, a w szczególności z wielką atencją dla gospodarza tego miejsca, chciałem wykonać utwór, którego naprawdę dawno nie wykonywałem, pod tytułem Pieśniarze. Wszyscy święci, co śpiewali piosenki, czasem pijacy dziwkarze i schizofrenicy, ci wszyscy łajdacy, nad którymi zawsze czuwali diabeł i Bóg, diabeł i Bóg. Klawisze pianina starego, co stoi pod ścianą, od razu z nadania były czarne i białe. Z czasem niektóre wyblakły, inne się pozapadały w sobie, a jeszcze inne obdarto z ich własnej skorupy. Są takie, co trącone wydają nieczyste tony, lecz kilka gra jasno, zdobiąc ten świat, jak piosenki pieśniarzy, co nieraz zapadli się w sobie, w skruszonej skorupie dzielącej ich od świata. Struny gitar wiszących pod sufitem, pianina, odpowiednio uderzone, objawiają, co to dłuższrodek. A co wyżyna? W suficie nad sceną są drzwi. Otwierają się do nieba. Otwierają się do nieba. W wielkim świecie takie małe miejsca, z drzwiami do nieba, z drzwiami do nieba. Wielki teatr na małej scenie, z drzwiami do nieba. Gdy góra uzna, że tak trzeba, dostają piosenki, które potrafią uchylić drzwi do nieba. Przekornie umieszczone w suficie, przekornie, tak jak w życiu, przekornie, tak jak w życiu.
życiu. Dziękuję bardzo. Przy tej okazji też duże...